Dobra, to lecimy. Jaką grę, bo chyba ci dam suba. Jaką grę, bo chyba ci dam suba. Jaką grę, bo chyba ci dam suba. Mi się wydaje, że tobie nie zależy na tym, żeby mi dać suba, skoro najważniejsza jest dla ciebie gra. Więc Viper, ty dostajesz timeout. Siema Moniczka, siema. No będzie ciekawie. Na pewno pojazd trzeba znaleźć jak najszybciej. Czy oni wszyscy za mną wylecieli? Więc tak, broni nie ma. Jedynie są jakieś gadżety tego typu. Na przykład patelnię możemy znaleźć, albo jakąś tam maczetę. Maczetę? O, ale apteczki też są fajne. Chyba pierwszy samochód jakiś jedzie. Potrzebujemy też jakieś fajne rzeczy typu plecaczki, bo to się przyda, ale niestety plecaczków nie ma żadnych tu. Czy ktoś chce mnie zabić? Jadąc samochodem. Kuchwa, dropów nie zwiększyłem na 5. Ja jebie, dropów nie zwiększyłem na 5. Oh! Trochę tragedia. No to na patelnię będziemy walczyć. O. I na samochody. Kurwa, gdzie tu samochód znaleźć? Wszędzie wszyscy już samochody. Złoma widzę, że się zabijają. No to będzie potrucanko. Siema TTSG. Co tam u ciebie, powiedz mi, kolego sympatyczny. O, no to źle, to mój błąd. Wszyscy, którzy są na serwerze i usłyszeli to. Jejku, to mój błąd. Więc dropy powinienem ustawić na 5 razy. Żeby dużo częściej spadały. No ale niestety zapomniałem. A nie będę restartował tej gry. Sto biców poszło. Od ilu jest Bitsong? Bitsong jest od 100, ale teraz jak turnieje czy coś, to ja to nagrywam wszystko na archiwum live na YouTube'a, więc ja nie mogę piosenek puszczać, wiesz? Ale możesz dorzucić linka jakiegoś, to sobie go później puścimy. Dziękuję za stóweczkę. Chyba dropek poleciał.
Ale wiecie, że tu będą wyjaśnienia patelniowe. Dobra, mamy już plecak. Maczeta jest lepsza chyba? Chyba jest lepsza. Znaczy, patelnia jest lepsza, ale nie mam teraz. Plecaczek. Kosa, czy kosę weźmiemy? A ja bym sobie kosę wziął. Kosa potrafi double killa rzuć, zrobić. Nope. Żadnej broni nie ma. Żadnej. Tylko jest w dropach. I tych dropów będzie mało podczas całej gry. Ludzie się będą zabijać o to. Paradoksalnie to nie jest takie łatwe, jak się ma tą broń, bo wszyscy cię gonią. Nie mają nic do stracenia tak naprawdę. I ty, żeby kogoś zastrzelić, musisz wyjść z samochodu na przykład. A wszyscy siedzą w tych samochodach. O, jakiś gościu tam biegnie. Kurde, gdzie jest motorek? Ten gościu chyba motorek weźmie. Gdzie ja mam biec? To jest bardzo ciężka sprawa. Rozjechał cię Jankowski ktoś? No niestety, taki jest. Dobra, tu jest gość z patelnią. Będzie mnie gonił. Ja uciekam. Ej, ty! Odwróć się! Nie słyszy mnie chyba. Ten gość ma patelnię. No i granaty są jeszcze chyba, nie? Chyba, że nie. Granaty wyrzuciłem już. Ktoś pipczy. Ktoś tu, kurde, ewidentnie. Dobra, jedziemy. Biegniemy, biegniemy jak renifer. Biegnie, biegnie renifer. No to wcale nie jest podejrzane, nie? Sytuacje samochodowe. Jakieś dropy, coś? Dobra, mamy samochód, trzeba go teraz oszczędzać. Streamer, wyjaśnię stream snajpera. No to był chyba stream snajper, no bo ewidentnie on krążył tutaj wokół tej górki. Przecież ona nawet w strefie nie była już potem.
Musimy jechać tam, gdzie jest zadyma. Tam, gdzie ludzie chcą dropu. Strefa wygląda tak se. Chyba ktoś tu ma mocniejszy silnik, gościu. Dostał gonga. Assassin's Creed Bengal. Chodź tu, chodź tu! Chodź tu, wjedź we mnie. Kot, nie teraz, bo jest akcja. Jednak! Szybko zawrócił. Jednak szybko zawrócił. Dobra, moi drodzy, możemy przejść teraz do opcji komentowania. Dobra. Uwaga. Teraz, moi drodzy, tak, jak wygląda sytuacja? Jest jeden drop i wszyscy do niego jadą. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Ty, najśmieszniejsze jest to, że drop właśnie spada tutaj, gdzie ja zginąłem. I teraz zobaczcie, jak tutaj szarańcza się zjeżdża. No to panie. Co tu się dzieje? A zobaczmy, co szczęśliwiec dostanie. A co tam było, bo nie widziałem? M2... O, idealna broń na tą grę. Luneta 15, M249. No to moi kochani, zobaczmy, co się wydarzy. I
Wszyscy biorą. Wszyscy wysiadają. Shadow, Kysio i pierwszy dostanie przejechany. Nie, zebrał. Shadow zebrał. Ucieka. Ucieka z tą bronią. On już sobie myśli. On już jest zwycięzcą. To on ma broń. Wsiadł. Dał radę. Ktoś strzela. Barty? Co ty taki snajper jesteś, Barty? Ale ty tutaj jesteś wariat. Idzie do niego, patelnia, idzie, patelnia, wyjaśnienie patelniowe, tak! Wyjaśnił go, Darek, zbieraj tą broń szybko, bierz tą snajperę, chowaj się do środka. I idzie do niego kolejny, będzie kosa, będzie pierwsze nietrafione uderzenie. Goni go, moi drodzy, niczym jakieś kurde zawody tutaj. Oj, i został mocno odepchnięty, ale przeżył. Oj, teraz uderzenie. Darek chyba zlutował, co miał zlutować. Tutaj samochody się wzajemnie, jak widzicie, przepychają. Zobaczmy, jak to wygląda. Inception. No i teraz wszyscy, moi drodzy, gonią się wzajemnie. Tylko dwie, trzy osoby mają tutaj jakąkolwiek broń. Kilka osób ma już tutaj wielokrotne zabójstwa. No zobaczymy, co się dalej będzie działo. Wszyscy już tutaj powolutku będą przechodzić do strefy tej właściwej. Jak widzimy, te osoby już zaczynają tutaj otrzymywać obrażenia. Każdy ma samochód, więc myślę, że ten finał chyba się zakończy albo tak, że ktoś dostanie z patelni, albo tak, że ludzie się będą wzajemnie rozjeżdżać. Zobaczmy, jak to wygląda od góry, moi drodzy. Szybcy i wściekli. Wszyscy teraz pędzą do bezpiecznej strefy, do środka. Tu już kilka osób w środku. Jak widzimy, już jest Szary 24. Shadow Drag jest. To jest ta osoba, która chyba zajumała broń. Jest Assassin także. Przyjechał tutaj Szary. Jest Flexos, który tutaj na motorku jedzie. Zobaczymy, czy jakieś popisy będzie robił. Ale chyba się boi. Oj, dostał tutaj pierwsze strzały, moi drodzy. Shadow zdecydował się wystrzelić z tej swojej broni. M249. Strzelec obok. Torbi go goni. Reszta osób musi tutaj powolutku podjechać. No i zobaczymy. Oj, strzały. Wysiadają niektóre osoby, żeby tutaj strzelać. Shadow chyba tutaj zmienił miejsce na drugie. To jest dobra taktyka, więc on, jeżeli jest w samochodzie, inny grunge z bronią mu nie zaszkodzi. Może sobie po prostu wsiadać na pozycję pasażera i oddawać strzały. Nifres tutaj nawet gra. Nifres biega tutaj z maczetą. Powiem wam tak, w tym trybie rozgrywki, gdy nie ma powiększonej ilości dropu z samolotu, jest to wielce prawdopodobne, że tutaj normalnie wygrają osoby, które nic nie mają, jedynie jakąś patelnię. Jest to wielce prawdopodobne, bo może się zdarzyć tak, że osoby, które po prostu mają tą broń, zostaną szybko przejechane, lód będzie w jakimś niedogodnym miejscu do zebrania i tak naprawdę nikt nie będzie tego, nie będzie przejmował tej broni od kogoś, kto mają, nie? Jak widzimy, tutaj inne osoby już się powolutku zbliżają. Wszystko się będzie kończyło w Severnach. Severny, jak widzicie, tutaj będą okupowane. I leci dropek. Chyba. Słyszę dropek, czy nie słyszę? Chyba nie. Oj, strzały! Strzały, moi drodzy. Są strzały tutaj oddawane. Jestem ciekaw, ile on ma jeszcze tych pocisków. No, zobaczmy. Shadow tutaj zebrał tą broń, to on tutaj jest nieustraszony. Teraz za chwileczkę się przesiądzie. Znaczy, moim zdaniem nie ma żadnego sensu, żeby tutaj strzelać do osób, które są w pojeździe. To jest w ogóle bez sensu. Szkoda amunicji. Tu zdecydowanie trzeba czyhać na osoby, które są w tym pojeździe, ale na przykład się nie poruszają. Tak jak na przykład tutaj ten gościu, nie? Ten gościu sobie stanął i sobie siedzi. Znaczy, stanął samochodem i siedzi w nim. I taki Shy Priest, no, gdyby dostał dwie kuleczki w łepek, to by mógł zginąć. Niektórzy zawodnicy zapomnieli o tym, że nie ma broni, ale są na przykład medykamenty. I widzę, że niektórzy w ogóle nie skorzystali z tej opcji lutowania. To jest to. Patrzcie to. Wszyscy. Cała mapa. W jedno miejsce. Wszyscy zgodnym rytmem podążają do tej paczuszki. Ona w ogóle na krawędzi granicy będzie, więc to jest dosyć ciekawe. Będzie tutaj spadać. Z ciekawości zobaczymy.
Nie widzę nic, czekajcie. Muszę tak zobaczyć. Tutaj jest M24 i luneta 15. Tu jest bardzo dobry zrzut, ale nie na tą część gry. Nie na tę część gry, bo to już jest za późno na snajperkę. Za wolna jest, przeładowanie jednego pocisku na drugi to jest zbyt wolne przy takiej ilości. No i zaczyna się wyjaśnianie, moi drodzy. Teraz szaleńcy chcą na samochód, chciał załadować, ale widzę. Jeden z drugim Hirek. Wszyscy, ktoś wyszedł, asasin. Asasin zbiera, ale czy asasin zostanie przejechany? Trzy osoby próbują się patelnią wyjaśnić i dostał jeden, drugi został asasin przejechany. Strzelec tutaj utkwił, chyba ma ze sobą, już zlutował, jak widzimy strzelec, co z nim się dzieje. Zablokował się, dziwnie się porusza chłopak. Czy strzelec zostanie przejechany? Już niewiele życia mu zostało. To on chyba ma w ogóle ten drop. Nie, nie ma na plecach żadnej broni. Musi się tutaj... Niestety nie dał rady. Zbyt późno te lekarstwa. Doktor Queen trzeba było wzywać. I teraz najciekawsze jest to, że w jednej z tych skrzynek jest drop. W jednej z tych skrzynek jest broń M24. O, i już jest strzelanie. Shadow strzela. Czy ktoś za chwilę zdecyduje się na wyjście? Zabił Shadow go. Widzimy, że Shadow trafił bardzo dobrą broń. M24 to jest super broń. Tam ma 100 amunicji, łącznie 200 pocisków. I strzela do kolejnego. Przymierzył. Zobaczmy, jak to wygląda z jego perspektywy. Będą za chwileczkę musieli się przesunąć. 11 zawodników w grze. A tu dalej jest broń. A tu dalej snajperka leży. Tu nikt jej jeszcze nie wziął. Gdzieś ona tu jest, ale boją się wyjść zawodnicy, boją się, jest ciężko. M249, przepraszam, M24 leży tutaj, M24 leży gdzieś w tych skrzynkach. Inception, oj, chyba będzie rozjechany, to był błąd, moi drodzy, jak worek z kartoflami. Chyba się pokusił, no dobra, moi drodzy, więc ja wam polecam, 9 zawodników w grze. Tutaj powoli ludzie zaczynają wychodzić z tych pojazdów, robią się niecierpliwi. Jeden z drugim się zablokował. Czy te pojazdy wybuchną? Chyba nie, ale ktoś przychodzi z kosy, moi drodzy. To jest bardzo dobra taktyka. Wystarczy wejść na pozycję pasażera i uderzać. I uderzać na dwójce bądź trójce właśnie bronią w kierowcę. 8 zawodników w grze. Tutaj już mamy 4. 5, 6, 7. Oj, strzały! Ktoś tu snajperkę jednak miał. Shadow miał tą snajperkę z tego zrzutu. I ktoś wszedł, moi drodzy, ale widzimy, że oni czuwają. Gdy tylko ktoś wchodzi, ten od razu... I momentalnie Shadow, moi drodzy, M20. Ale on ma też snajperkę na plecach. Shadow ma zarówno snajperkę, jak i M249, czyli krowę. Czy Shadow to wygra? Czy osoba, która zdobyła broń, ona tutaj wygra? Czy może inni będą chcieli go dojechać? Jak widzimy, to jest bardzo zła taktyka. Shadow Priest, czy Shy Priest, zdecydował się na zwykłe, no, nieruszanie się. Hirek, bardzo mało zdrowia, pędzi tutaj wariat. Nie ma żadnego leku, nie ma nic do leczenia. No i to jest błąd, bo powinni zbierać. Nie mając żadnej broni, powinni zbierać. Corin90 zasubskrybował, dziękuję ci Corin90 za wsparcie kanału za pomocą subskrypcji. Pozdrawiam gorąco, oczywiście dostaniesz ode mnie giereczkę za suba. To już po tym meczu. 6 zawodników w grze. Oj, Shadow tutaj ma broń. Wystarczy się przesiąść i strzelać do tego Hidina. Pokaż Shadow, jak to zrobisz. Oj, chyba dostał z patelni i chyba jeszcze jeden strzał. Tak, Shadow, wielki błąd. Trzeba było wysiadać. Shadow chciał do końca zostać w tym samochodzie, a Hidin tutaj będzie go za chwileczkę lutował. Hidin za chwileczkę zbierze broń, ale czy to nie jest zbyt późno? Za chwilkę ktoś z patelni będzie chciał go wyjaśnić i w tym momencie wsiada do patelni. Moi drodzy, tutaj jedna, druga osoba będą się bić z patelni. Ten nie zdążył przeładować i tym samym tutaj, moi drodzy, Kysio zabił Hidina. 3 osoby w grze. Jest to Kysio, jest to Hirek, który się zablokował chyba w tym samochodzie i Hirek zginął poza strefą. To właśnie X-Ray troszkę go tutaj porobił. No i Kysio, moi drodzy, z X-Rayem. Kysio ma broń, X-Ray tylko ma tutaj duszę na ramieniu. Będzie musiał walczyć. No Hirek tutaj nie udało mu się. Kysio jest goniony, jest patelnia. Nie ma czasu na przeładowanie broni, nie ma czasu na zebranie tej broni. X-Ray tutaj próbuje przejechać. I co zrobił Kysio? Co to było?
Nie wiem, Kysio, mógł to wygrać, ale X-Ray po prostu zwyciężył, przejeżdżając ostatniego zawodnika. I tym samym X-Ray zwycięża jedno zabójstwo. Kysio, 4 kile. Hirek, trzecie miejsce. Hidin, czwarte. Piąte, Shadow Dragon. Szóste, Kalo Kamil. Siódme, Shy Priest. Ósme, Reim, czy Regim. Dziewiąte, PP21 i Inception. Na dziesiątym, reszta, moi drodzy, tutaj jest zawodników przedstawionych. Ja byłem na 26. Proszę bardzo. Tak to wyglądało.